byliśmy już nad Wisłą, teraz pora na Rawę. Naszym gościem będzie pan Russell Arnott, brytyjski oceanograf i fizyk, badacz biologii morskiej, który specjalizuje się w planktonie. A tytuł jego wykładu to Od Rawy do Bałtyku, czyli From the Rawa to the Baltic. Dzień dobry, Katowice! Hello! Dzień dobry wszystkim! Hey! How is everybody? I'm Russell, I'm English. This lady will be my amazing translator today. Jestem Russell, jestem Anglikiem, a dzisiaj będę miał asystę tłumacza. Zapraszam. Awesome. So, I am going to talk today about this awesome river here and how it connects us to the ocean. That's my job. I'm an oceanographer. And I think sometimes it's easy to forget that we are connected to the ocean. Dzisiaj więc będę opowiadał o tej pięknej rzece, która przepływa przez miasto i w jaki sposób ona nas łączy z oceanem. Jestem oceanografem, więc tym się zajmuję, a czasami zapominamy o naszych związkach z oceanem. Cool. Okay. So we're going to look at this awesome river, and the river's going to go from Katowice, and it's going to go into the Rawa. It's going to flow all the way up through Gdańsk and Gdynia and Sopot and through the Wisla. It's connecting us to the ocean. It's pretty cool. Więc ta wspaniała rzeka, która przepływa przez Katowice, łączy nas właśnie z morzem. Wpływa właśnie do Wisły poprzez, no i tutaj mamy te miasta Gdańsk, Gdynia, Sopot, gdzie Wisła wpływa do Bałtyku. So one of the things I study are phytoplankton, which are tiny cells that live in the water. And what these do is they produce the oxygen that we breathe. We often think, oh, it's the trees that make our oxygen, but 80% of the air that we breathe comes from plankton. So even here, we're inland, we're very far from the sea, but they are making the oxygen to keep us alive. Więc zajmuję się tak naprawdę fitoplanktonem. To są komórki, które zamieszkują wodę i one odpowiedzialne są właśnie za tlen, którym oddychamy. Wszyscy sobie myślimy, no przecież odpowiedzialne są za to głównie drzewa, ale tak naprawdę 80% powietrza, którego oddychamy, jest produkowane właśnie przez plankton, nawet tutaj ten tlen, którym oddychamy. So, and I couldn't believe this, the Baltic Sea. It's a place that I've studied as an oceanographer, and we're used to, in our heads, it's very cold, maybe the water is not welcoming, but this is an actual beach in Poland. This is not the Caribbean, this is a Polish beach in the Baltic. It looks beautiful. Jeśli chodzi o Morze Bałtyckie, tym się właśnie zajmowałem jako oceanograf. Możemy sobie myśleć, że jest to takie zimne morze, niezbyt przyjazne. No ale tutaj mamy na przykład taką plażę. Nie jest to oczywiście plaża gdzieś w Karaibach, ale jest to plaża nad Bałtykiem. There we go. So, historically we have used rivers for many different things. We use them to make power, to make electricity, to make flour, things like this, which we've done for hundreds of years. We use them for leisure and to catch our food and to catch fish in. And we also use them for transport and tourism. Historycznie rzeki były nam bardzo przydatne do produkcji energii, do produkcji elektryczności, również do produkcji na przykład mąki. Wykorzystywaliśmy je również w celach rozrywkowych, aby w celu pozyskania pożywienia, w celach rybołówstwa, ale również w celach transportowych i w celach turystycznych. But unfortunately, we also use rivers to get rid of our waste. We think we can put the waste in there. And then it stops being our problem and the river will take it away. But because everybody thinks like this on the river, the longer the river goes along, the dirtier it gets. Also, many rivers flow through cities, and in every city people think the same and they can put things into the river.
Niestety wykorzystujemy również rzeki, aby pozbyć się naszych odpadów. No i wtedy przestają być dla nas problemem, ale im wydaje nam się, że rzeka je po prostu przeniesie. I im dłuższa jest ta rzeka, im większa jest ta rzeka, tym oczywiście więcej tych odpadów jest gromadzonych. Wiele rzek przepływa przez miasta i tam ludzie myślą w podobny sposób, pozbywają się odpadów, wrzucają do rzeki. So this is the Wisła River and we think, okay, the river is it very polluted? Has it got many animals there? Well, in the river there are 40 different species of fish, including salmon, trout, sturgeon and lamprey. The lamprey, that was King Henry VIII's favorite fish to eat. It's Henry VIII from my country. Więc jeśli chodzi o Wisłę, jest ona również zanieczyszczona, ale mamy tutaj też bardzo wiele gatunków zwierząt. Mamy około 40 różnych gatunków ryb, takich jak na przykład łososie, pstrągi. Występuje tutaj również gatunek ulubiony przez króla Henryka VIII. Nie wiem, czy jest to moja ulubiona ryba. The river also acts as a corridor for wildlife, and many species on land depend on the river, including deer and warthogs, wild boar. We've also got otters and many, many bird species like woodpeckers and herons. All of these reliant on the river. Rzeka stanowi również taki korytarz dla fauny oraz dla zwierząt na lądzie, które polegają również na zwierzętach wodnych. Możemy tutaj na przykład spotkać dziki, jelenie czy też wydry, ale również przeróżne gatunki ptaków, takie jak na przykład dzięcioły czy czaple. And there is so much wildlife here that people are now calling this river Europe's Amazon. It's pretty cool. Jest tutaj tyle, taka bioróżnorodność tutaj występuje, że niektórzy nawet określają Wisłę mianem europejskiej Amazonii. Cool. But unfortunately, this river has lots of problems. And we're used to thinking about maybe cities are the place where pollution enters. But in Poland, there is a lot of farmland. And obviously, the farmers, they need to grow the crops. They need to grow crops quickly, they need to grow lots of them to feed all of Europe. And on this, what they do is they put onto the field lots of sediment, fertilizers, herbicides to kill the weeds, pesticides to kill the insects. And if they have cows or sheep, they produce a lot of waste, a lot of manure. So when this rains, this goes into the river. Mamy tutaj jednak bardzo dużo problemów, ponieważ nie tylko tutaj w miastach te zanieczyszczenia jakby są wrzucane do rzek, ale również z ziem uprawnych. Tutaj rolnicy oczywiście potrzebują ziemi, hodują różnego rodzaju uprawy, potrzebują je szybko i potrzebują ich dużo, żeby wyżywić całą Europę. I co się dzieje? Na polach rozrzucają bardzo dużo osadów, bardzo dużo nawozu, pestycydów, które zabijają owady oraz herbicydów. Wszystko to trafia następnie do rzek, czyli te wszystkie odpady i odchody zwierzęce. And the problem when this goes into the river, you think, well, this must be good because it's good for the plants, but this goes into the river and it causes a problem called eutrophication, which means too many nutrients. Wszystko to trafia do rzeki i powoduje taki problem, który określamy mianem eutrofikacji, która oznacza, że jest tam za dużo składników odżywczych. So this picture here is a picture of the Baltic, and because there's so many countries around the Baltic and all these rivers flow to it, lots and lots of nutrients build up inside the Baltic, and then if you are plankton, you can grow very quickly, which you think, oh, that is good. You said plankton was good, but the problem this has is it when the plankton die, they sink, they use all of the oxygen, the fish cannot breathe, and all the fish, they end up dying.
Więc problemem w Bałtyku jest to, że graniczy, czy też jest on takim morzem wspólnym dla wielu krajów i wszystkie rzeki z tych krajów wpływają do Bałtyku. Tworzy się tam za dużo właśnie tych składników odżywczych, za dużo planktonu, który bardzo szybko jakby wzrasta. Następnie ten plankton obumiera. Powstaje taka sytuacja, że z nadmiaru tlenu te ryby po prostu umierają. The other problem is for tourism. So this sea is not nice to swim in, and sometimes the plankton can be toxic, and they can irritate your skin and hurt your eyes. And this is a problem that is happening more because of the too many nutrients, but also because of climate change. Więc kolejnym problemem jest również turystyka. Nie jest to fajna rzecz, ponieważ ten plankton powoduje również produkcję takich toksyn, które podrażniają na przykład naszą skórę, nasze oczy, no i na dłuższą metę jest to po prostu szkodliwe. So, and then, oh, there's plastic, oh, so if you go see these guys, they're showing plastic, and I like this picture here, this is Nestle's headquarters, and this is all the plastic Nestle makes in 5 minutes. So they took it back to Nestle. It was like, hey Nestle, deal with your plastic. Kolejnym problemem jest również produkcja nadmierna plastiku. To jest moje, bardzo lubię to zdjęcie, ponieważ to pokazuje po prostu, jest to siedziba firmy Nestle i pokazuje to, ile plastiku są w stanie wyprodukować przez 5 minut. My sobie więc myślimy, hej, weźcie, sprzątnijcie ten plastik, sprzątnijcie te odpady. So many people are like, well, plastic is not a problem. We must just recycle it more. And the problem is that when we recycle plastic, they mainly get turned into new clothing. And this clothing is made from plastic. And so if you look at it under the microscope, it is basically very small pieces of plastic. So then you wash your clothing, and these small pieces of plastic, called microfibers, they get washed into the river. And there's just one city, by washing its clothes every day, puts into the ocean 5,000 plastic bags every day just by washing its clothes, which is crazy. Więc możemy sobie pomyśleć, że plastik wcale nie jest takim problemem. Możemy go na przykład utylizować w większym stopniu, ale tak naprawdę z recyklingu plastiku powstają nasze ubrania. One również składają się z plastiku. Jeżeli spojrzymy sobie pod mikroskop, tak właśnie wyglądają takie drobne cząsteczki, takie drobinki, mikrofibry, które następnie są wyrzucane do rzek. No i jeśli sobie pomyślimy o takim mieście, no to wyrzucają oni 5000 takich właśnie torebek plastikowych. No są to właśnie, pochodzą one właśnie z tych ubrań. So all of this plastic in the environment, this plastic goes into the sea. The fish, it works its way into the fish's flesh. We eat the fish, but also they take sewage and they put it on the land to fertilize the crops. And then these plastics go into our food, even on land. And now, every week, we are eating one of these. One credit card of plastic we eat without realizing. Więc ten plastik trafia również do morza, gdzie tak naprawdę styka się z na przykład rybami i tymi rybami następnie żywimy się my. Kolejnym problemem jest to, że właśnie w ściekach znajduje się również bardzo dużo takich nawozów, którymi nawozimy nasze uprawy i to również trafia następnie do naszego pożywienia. Możemy sobie to wyobrazić w ten sposób, że w jednym tygodniu zjadamy taką kartę kredytową. So I don't want people to be very depressed and be like, oh my God, what do I do? Plastic pollution, it's everywhere. But we can do something, we could all do something to sort this out, no problem. Możemy sobie więc pomyśleć, no co mam w tym momencie zrobić? Zanieczyszczenie plastikami to powszechny problem, jak mogę sobie z tym poradzić? No ale są pewne metody, aby temu zaradzić. So the first thing we can do is to support local farmers
and to support farming that is done in a sustainable way. By paying for this, it's not only better for the environment, but it is better for our health. We get more nutrients from if we have an organic apple versus an apple that is used a lot of chemicals. This one has got higher nutrients and more chemicals like antioxidants that are better for us. Pierwszym ze sposobów jest wspieranie lokalnego rolnictwa. Jest to oczywiście bardzo zrównoważony sposób na poprawę jakości naszego życia, ponieważ płacimy więcej, ale jest to dobre nie tylko dla naszego środowiska, ale również dla naszego zdrowia, ponieważ jeżeli wybierzemy takie jabłko organiczne i porównamy je z jabłkiem, powiedzmy takim chemicznym, no to zdecydowanie więcej dostarczamy składników odżywczych i takie jabłko zawiera też antyoksydanty. So secondly, if you're going to buy clothes, check that they're not made from things like polyester, like this guy. That's polyester. Jeżeli kupujecie Państwo ubrania, proszę się upewnić, że nie są one wykonane z poliestru, tak jak ten pan tutaj, to jest poliester. And if you're feeling really hardcore, you can write a letter to the government to say, we need to put a filter on the washing machine to stop these plastics. A jeżeli już jesteście bardzo zdesperowani, możecie też napisać pismo do rządu, w którym zgłosicie potrzebę zamontowania filtrów w pralkach. And final easy way to help the rivers, to help the climate, and I know this is difficult because I know Polish people, they like their meat, but I'm not going to say go vegetarian, but if you stop eating cow, that is a really big help. Cows are such a problem, they belch the same gas that we fart, and it is 20 times worse than carbon dioxide, but also all of their poop, that is the big problem. So much cow poop. We need to sort this out. Trzecim wreszcie sposobem, wiem, że dla Was Polaków może to być bardzo ciężkie, ponieważ bardzo lubicie mięso, ale jeżeli zlikwidujemy na przykład tą krówkę z naszej diety, to będzie bardzo duży, już w bardzo duży sposób się przyczynimy do poprawy klimatu i stanu rzek, gdy taka krowa beknie, wydziela prawie tyle samo gazów, podczas kiedy my po prostu wydzielamy z siebie gazy. Jest to gorsze niż dwutlenek węgla. Takie właśnie odchody od krów, no to jest bardzo dużo takiego zanieczyszczenia. Awesome. So I thought I'd also research what was happening with Polish rivers. And I found out about this E40 waterway. And it's very exciting to think about. It is going to be a canal that connects the Black Sea to the Baltic. What a good idea. Or is it? Maybe. I don't know. Tutaj badając polskie rzeki, natknąłem się na taką informację dotyczącą budowy takiej drogi wodnej E40. Jest to taki kanał, który będzie łączyć Morze Czarne z Morzem Bałtyckim. Czy jest to dobry pomysł? Nie wiem, być może. So, many problems with this idea. First of all, it will cost 12 billion euros. It's quite a lot of money. Secondly, this area, Polesia, is full of wetlands, which are very important for the animals and the ecosystem, but they also stop the rivers from flooding. And if you build the canal, it's going to drain this area and make flooding happen more often. Pierwszym problemem są koszty, mianowicie jest to 12 miliardów euro. Drugi problem to region, przez który będzie przepływać ta woda, ta droga, mianowicie Polesie. Jest ona pełna bagien, takich mokradeł, które są bardzo znakomitym siedliskiem dla takim ekosystemem dla zwierząt. I jeżeli oczywiście wybudujemy tą drogę, spowoduje to bardzo dużo takie zagrożenie powodziami, ponieważ tak jakby pogłębimy te, oczyścimy te tereny i będziemy zagrożeni w większym stopniu powodziami. The other problem is you might notice it goes through Chernobyl. Now 30 years ago something big happened in Chernobyl, like a giant nuclear explosion, and a lot of the sediment there is radioactive. So by digging the canal you will release the radiation into the water, and it will make the whole river radioactive.
Drugim z problemów jest, jak zauważycie, kanał ten będzie też biegł przez Czarnobyl. Oczywiście 30 lat temu doszło tutaj do katastrofy, gigantycznej katastrofy nuklearnej, która spowodowała to, że na dnie tych rzek osadza się duża ilość osadu radioaktywnego. Jeżeli będziemy kopać te kanały, wyzwoli to, czy też uwolni to bardzo dużą ilość radioaktywnych osadów, które trafią do naszych rzek. So at the moment this is being discussed in the Polish government, Belarus government, Ukraine government. So there is still time to stop this from happening. And what people want to do instead is to take this money and make the railroads, make the trains better, to take the goods using the trains, but then also we can benefit from better trains in all these countries. Obecnie ten problem jest przedmiotem dyskusji pomiędzy rządami Białorusi, Polski oraz Ukrainy, więc jest jeszcze czas na podjęcie decyzji. Zamiast inwestować tak mocno w budowę tego kanału, możemy zainwestować na przykład w budowę kolei, co również przyczyni się do dobrobytu dla wszystkich z nas, jeżeli polepszymy jakość naszych kolei. So to raise awareness of this issue, there is this movement called Save Polisia, which you can go on their website. There's a petition you can sign, and it's run by a group of women. And to increase awareness of this, they took a boat and they sailed it from Krakow to Gdansk, and stopping off in the cities to speak to people as they went. Aby zwiększyć świadomość dotyczącą zagrożeń z tego wynikających, powstał taki ruch Save Polisia, ocalić Polesie. Możecie Państwo również wejść na tą stronę i podpisać petycję. Polega to na tym, że grupa kobiet, którą tu Państwo widzicie, płynęła taką łodzią od Krakowa do Gdańska. Zatrzymywały się w większych polskich miastach, aby przemawiać. And if you're interested, this movie was released last month. It's called River Sisters, and you can watch it for free on the internet if you go to the Save Polisia website, and it will tell you about the problem with the rivers and the solution and how you can get involved. It's a very interesting documentary, about 1 hour long. Jeżeli są Państwo również zainteresowani, w zeszłym miesiącu powstał taki wideoklip, który właśnie dotyczy tego problemu. Nazywa się to Siostry Rzeki, River Sisters. I to właśnie, jeżeli wejdziecie Państwo na tą stronę Save Polisia, Ocal Polesie, znajdziecie Państwo informacje dotyczące właśnie problemu dotyczącego tych rzek. No i jest to film, który trwa około godzinę. So I've been to Katowice in the summertime, and I know it is very hot, and whenever I've been here in summer, I always think, oh, I want to swim in the river, it's so lovely. And then people are like, don't swim in the river, it's not good. I think it would be good to get the river clean again, so we can swim in it at summertime. This is what I want to do. Więc macie tutaj Państwo w Katowicach tą rzekę. Ja czasami tutaj jestem w latem. No i pytałem się, czy jest ona odpowiednia, zdatna do pływania. Odpowiadano mi, no nie pływaj tam. Chciałbym właśnie, żeby stało się tak, że przyjadę tutaj latem i będę mógł popływać tutaj w rzece. There we go. So I'm gonna say, I can never say this. How do I say this? Dziękuję. 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 Thank you. Thank you for watching. Dziękuję. And thank you. You're dziękuję amazing. Dziękuję. There we go. Awesome. Thank you. Dziękuję Państwu.
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia to najmłodsza metropolia w Europie i pierwsza powołana ustawą w Polsce. Tworzy ją związek 41 miast i gmin zlokalizowanych w centralnej części województwa śląskiego. Rozwijają się tu nowe technologie związane z branżą automotive, IT czy z medycyną. GZM to kształtowanie ładu przestrzennego, wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego, zadania związane z transportem publicznym, by łatwiej było wszędzie dojechać, współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich i promocja obszaru, bo to niezwykły obszar i niezwykli ludzie. Dowiedz się więcej na www.metropolia.gzm.pl. Erasmus Plus. Europejski Korpus Solidarności. Nowe perspektywy, szersze horyzonty, środowisko i walka ze zmianą klimatu, włączanie i różnorodność, transformacja cyfrowa, uczestnictwo w życiu demokratycznym. Nowa perspektywa finansowa 21-27.